Michasiu, zobacz, jakie ładne pierniczki nam wyszły. Jeszcze musimy i tak dopiec drugą partię i wtedy już ją ozdobimy. Proszę, a co robisz, zadanie? Tak, zadanie robię. O, z matmy widzę. No i co, dużo zadania? Ojej, ile tego? No już kończę, tylko sobie się przeglądam. Dobrze, to poczęstuj się naszym pierniczkiem. Już za chwilę, tylko schowam książkę. A co tutaj masz na biurku? Kartka? Koperta? A po co ci to? Mamo, ty wiesz w ogóle, który dzisiaj jest? No jak to, no grudzień? A, dzisiaj jest 2 grudnia! Mamo, no właśnie, muszę napisać list do świętego Mikołaja. A gdzie w ogóle jest mój kalendarz adwentowy? No co za pytanie, przecież widzisz, na biurku masz. Ale mamo, ten drugi to jest tam od babci. Właśnie, jest jeszcze ten od babci. On jest w kuchni, zaraz go przyniosę. O, tutaj jest. Mam cię. Ale świetny, Michasia. O, mamy zaległe okienko, Michasia. To 2 czekoladki dzisiaj nam się trafią. Wow, to super. Jedna moja, jedna twoja. No to musimy koniecznie go otworzyć. Gdzie jedynka? Może jedynka twoja, dwójka moja. Proszę, ciachaj. Ciekawe, czy mam jakieś wzorki? To są na pewno jakieś czekoladki. Ale ładna. To jest taki łoś czy krowa? A co będzie w dwójce? No mamo, to w sumie trochę przypomina krowę, ale może to jest łoś. Bardziej by pasował do klimatu. To ja otwieram dwójkę. Tylko gdzie ona jest? Jest! No to otwieraj! Dobra. O nie! Ale zobacz, one mają różne minki. Moja tak jakby szczerze zęby, a twoja trochę chyba niezadowolona. No jakby nie wyspana. Smacznego! O, nadziewana. O, moja jest biała. A moja orzechowa. Lubię orzechowe. A wy jakie lubicie smaki, to napiszcie w społeczności. Dobra, Michasia, to ty bierz się zapisanie tego listu do Mikołaja. A ja idę do kuchni sprzątać. Potem przyjdź i mi będziesz pomagać, dobrze? Dobrze. To na razie! Dobra, to biorę się napisanie listu. Kochany święty Mikołaju, w tym roku chciałabym dostać zestaw klocków Lego oraz Playmobil. Mam nadzieję, że tak jak w tamtym roku też do mnie przyjdziesz. Pozdrawiam i przesyłam całuski. Michasia. Koperty musimy otworzyć. No i jak tam, Michasia? O, widzę, że list napisany. No, nie czytamy. No przecież nie czytam, no to nie ja jestem świętym Mikołajem. A w ogóle jaki adres na kopercie napiszesz? Mamo, jaki adres? Na parapecie trzeba zostawić. No faktycznie masz rację, tym bardziej, że twój parapet jest przygotowany jakby do odbioru przesyłki. No przystroiłam go specjalnie tą okazję. No naprawdę ładnie, ja takiego parapetu nie mam. Chyba będę musiała też się postarać. To zrób koniecznie, bo do ciebie przyjdzie święty Mikołaj. A ja bym chciała, żeby przyszedł. A byłaś grzeczna? No wydaje mi się, że byłam grzeczna. To się okaże, idę położyć list na parapet. Dobrze, ciekawe, czy przyjdzie w ogóle po niego. Tylko proszę go nie ruszać, chodź, idziemy do tej kuchni. Przecież ja nie będę ruszać. No chodź, 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 idziemy. Co mi obchodzą listy do Mikołaja? Listy do Mikołaja. Mamo, zobacz jej katalog z zabawkami. No pokaż, a co, wybrałaś coś? Dla Mikołaja? Mamo, chyba od Mikołaja. Masz rację, masz rację. Przejęzyczyłam się, ale jest w czym wybierać tu. Tak. Ciekawe, co ty w tym roku wybrałaś? No już 6 grudnia w piątek zobaczysz. Jesteś pewna? Mamo, no oczywiście, przecież ty wiesz, jak ja jestem grzeczna. No, jesteś grzeczna, ale wiesz, każdy ma jakieś tam swoje grzeszki za uszami. A Mikołaj o tym wszystkim wie. A wy napisaliście już list do Mikołaja? To zostawcie łapki w górę. I napiszcie nam o tym w społeczności. Ciekawe, co widzowie dostali od Mikołaja. No ja też jestem bardzo ciekawa. Może nam napiszą? Mam taką nadzieję. Kolorowe takie rzeczy. Wow! No to jest takie. Akurat.
i się nam należy dopisać do listu, okej? Okay? No ale przecież już skończyłaś pisać ten list. Ale pójdę się do. Na pewno coś tutaj dojrzałaś. Mamo, chodź szybko! Co się znowu stało? Czemu ty tak krzyczysz, jejku? Co się stało? Mamo, zobacz! No co, wszystko w porządku. A ty widzisz to, co ja? Widzisz ten parapet? No, oczywiście. A już tam było? No, list był, no i co z tego? I się zbył, bo Mikołaj go zabrał. Ale kiedy, co, jak, wiecie, co to? Coś mi tutaj nie pasuje. Jak to nie pasuje? Przecież ci mówiłam, że do grzecznych dzieci przychodzi zawsze. No faktycznie, ale tak szybko zniknął ten list. Dobra, chodź mama do kuchni, ważne, że zabrał. No to co, teraz będziesz czekać na prezenty? No to jeszcze tylko 4 dni i Mikołaj przyjdzie. Racja. Do 6 grudnia. Ciekawe, czy Mikołaj przyjdzie. Ciekawe, czy weźmie pierniczka. A to położę mu na oknie. Jaśka, ale idź już spać. W nocy może przyjść Mikołaj i wiesz, będziesz rozczarowana, no bo nic nie zostawi. Dobra, idę spać. Gaś już światło, Michasia. Ale mamo, wiesz co, wyłączę neon i to nad łóżkiem. No dobrze, ale gaś już. Okej, dobra, tak może być. O, ja w krainie lodu. No, ja idę też tu zgaszę. Dobranoc. Dobranoc. Jutro piąteczek, kochany piątunio. Jutro Mikołaj przychodzi. Michasia, gaś już to światło, cisza. Dobra, śpię. Mamo, szybko chodź! Mamo, prezenty! Prezenty? Jakie prezenty? Michaśka, co ty tak krzyczysz noc? Co tam leży? Matko, prezenty? No tak, a co, otwieramy! Chodź na łóżko. Ale skąd one się tu wzięły? Mikołaj je przyniósł. Ludzie, Mikołaj? Wszystkie prezenty w zielonym papierze? I w zielonym pudełku. Coś tutaj podejrzane, ale otwieramy. Nie, co to jest? Mamo, co to ma być?
że nie jestem chłopcem. Mama, ja bym się napisałam Lego. No jest Lego, co ty Ale chcesz? Ale to jest dla chłopców, a nie dla dziewczynek. To już chyba nie jest Lego. No chyba nie. Co to jest? Co? Playmobil dla chłopców? Mamo, co tu mam być znowu? Czy Mikołaj uważa, że jestem chłopcem? Coś mu się pomyliło chyba Mikołajowi. Na pewno tego nie zamawiałaś, nie pisałaś w liście o tym? Napisałam Playmobil, ale myślałam, że dla dziewczynki musisz, no bo jednak jesteś tam podpisałam. Michasia. Mamo, a może twoja sprawka z tatą? No, powiedz, powiedz. My? Ja nic o tym nie wiem. Jakie prezenty w ogóle, Mikołaj? Ja nic nie pakowałam. Zielone pudła, kartony, wszystko. Zielony! Wiesz, co to oznacza? Zielony? Mamo, może to był brat bliźniak? No ale skąd on by wiedział, co ty chciałaś? List! Właśnie, pamiętasz, on tak szybko zniknął. Nie no, mamo, co to za Mikołajki? Może jednak w tym pudle coś będzie dla dziewczynek. Mam złe przeczucia, Michasia. Może nie zaglądajmy do tego pudła, dobra, co? Dobra, nie zajrzyjmy. O za nie. 3, 2, 1. Może to coś dla dziewczynki? Wow. No to akurat jeszcze jest fajne. No to jest fajne. Wprawdzie też zielone, ale bardzo ładne. Kinder. O, jaki słodki. Ma nawet czapkę Mikołaja. Daj mi go, tam w środku są słodycze. Tak? Co? Co? Ktoś kłamie? Nie! Jej! O nie! To jest niemożliwe, widzowie. Jeżeli cokolwiek wiecie, napiszcie w społeczności. I dajcie łapki w górę. Co tu w ogóle się dzieje? Wszystko znowu zielone, nie je to. Ale liścik zielony. No tak, to racja. Ale kto kłamie? W liściku tak napisano. Może Marek? Dobra, Michasia, chodź. No nie ma rady. Musimy to posprzątać i idziemy spać. Trudno. Może to jakoś się wyjaśni. Może jeszcze przyjdzie do mnie Mikołaj, to by było naprawdę fajnie. No tak, ale czy w tym roku przyjdzie? Nawet mi nie. Dobranoc. Dobra, idę spać, bo jak zwykle jutro rano mi się będzie chciało spać. Ale i tak wierzę w Mikołaja, to na pewno znowu ten zielony. Wiecie kto, brat bliźniak. Znowu stało tym razem. Co to jest? No mówiłam ci, że przyjdzie święty Mikołaj, chodź siadaj, rozpakowujemy. Przecież już raz coś był, jakieś prezenty. 3, 2, 1. Co to jest? W ogóle jakie to jest czerwone?
Właśnie to chciałam! To jest dla dziewczyn! Tak! Co to jest? Barbie! Babysitter! Tak! Jeszcze jedno pudło? Ileż ty byłaś taka grzeczna? O nie! Zaraz! To jest to, co też chciałam! Co to jest? To jest park rozrywki! Ale jacyś piraci? Co to? Tak! O nie, klocki! I największe? Nie, nie, co to może być? Może walizka? Ja wiem co! Walizka? Czemek Playmobil! Tak! O nie, o nie, co to? Czemek Playmobil! To co chciałaś? Tak! Nie wierzę, to był chyba ten prawdziwy Mikołaj! Wow, popatrz, o jakie pudło! Jak... No to chyba faktycznie już przyszedł ten prawdziwy Mikołaj. No to co, budujemy? To co, Michasia, Mikołajki udane czy nie? No wiesz, mamo, teraz to już naprawdę chyba był Mikołaj, a przed chwilą to był jakiś żart. A w ogóle, która już jest godzina? O nie, co, dochodzi szósta? To już nawet sensu, nie ma się kłaść spać. Ojej, zobaczmy. Jaki w środku jest super zestaw! Jej, chyba nam to zajmie z 2 godziny. Wow, ale on będzie wielki. Dobra, mamo, to składamy, a potem idę do szkoły. No to cóż, musimy już kończyć. Co na dziś to już tyle? Dajcie łapki w górę mikołajkowo! I do następnego odcinka, to na razie, pa! A teraz super zabawa!